Teraz tak, moi drodzy, historię wam opowiem. Jest na czacie moderator Grzecho, który ma Audi S8? S8? Żebym się nie pomylił, ale wydaje mi się, że S8. Czy S6? Grzecho, weź mnie popraw. Co ty masz za Audi? Nie pamiętam, które S. Tutaj w grze chyba tego nie ma. S8, dobrze powiedziałem, dobra. Tutaj w grze tego nie ma. W każdym razie to jest takie duże Audi, szerokie. No wielkie, tak? Wielkie, ciężkie. I ma V8. Czterolitrową. Wiem, że V8 w każdym razie. I no, samochód jest bardzo fajny, bardzo ładny. Bardzo mi się podoba, z wyglądu bardzo zadbany. I wiecie, kozak, nie? Ale jest jeden problem. Grzecho nie lubi tego samochodu ze względu na jego gabaryty. Znaczy, ogólnie jest bardzo ładny, wiecie, duży samochód, fajnie się nim jeździ, nierówności pewnie fajnie tłumi i tak dalej. Silnik 4.2, okej. I Grzecho sobie pomyślał, że no fajne auto, ale tak też trochę dużo pali i na dłuższy czas no jest takie trochę słabe, zwłaszcza jeśli chodzi o pokonywanie zakrętów, bo ponieważ jest to duża kobyła, no to z tym jeżdżeniem po zakrętach jest tak sobie. I Grzecho sobie myśli, że może fajnie by było wziąć sobie takie Scirocco. I co wy o tym myślicie? Zamienilibyście Audi S8 na Scirocco? Znaczy, teoretycznie brzmi niedorzecznie, ale pomyślcie sobie tak. Audi rzeczywiście jest to wielki samochód, a u nas w Polsce drogi nie są jakieś tam super szerokie. W ogóle w Europie w większości drogi nie są jakieś super szerokie. I no, wydaje mi się, że nie za bardzo jest jakby gdzie takim samochodem pojeździć. Ten samochód jest no bardzo duży i niekiedy czasami jest problem z zaparkowaniem jego. Pączek, w życiu bym nie zamienił. Ej, no wiecie, to jest naprawdę bardzo ładny samochód. Ja wiem, że tu będzie sporo kontrowersji, ale uwierzcie mi, małe samochody mają to do siebie, że nawet mając mało mocy, można nimi naprawdę mega, mega poszaleć i fajnie się pobawić na zakrętach, poczuć, wiecie, te przeciążenia i tak dalej. Więc to ma swoje ogromne plusy. Natomiast, no, jak sobie pomyślicie, no, Audi S8 zamienić na taką pomniejszoną wersję Golfa, ktoś mógłby pomyśleć, no, hello, what the fuck, co jest z tym gościem nie tak? Ale ja go rozumiem, bo naprawdę fajne małe autka są fajne. Jechałem Mercedesem AMG 45, ale nie wiem jaki to był. To był taki jeden z mniejszych roadsterów. I on był wielkości Mazdy Miaty może trochę szerszy był. Ale powiem wam, że taki odpierdziel miał, że te na przykład duże samochody, takie SUVy, którymi jeździłem z silnikami 3,9 litra V8, nie miały takiego przyspieszenia, w sensie nie zbierały się od zera do setki tak szybko. Więc no, z kolei Grzecho no, na pewno będzie tęsknił za dźwiękiem, za brzmieniem, za warkotem silnika V8 w swoim Audi, jakby zmienił sobie na takie Scirocco. Mamy tu okropny spoiler, Boże, dajcie spokój. Więc no, jest to trochę dylemat, tak? Taki mniejszy samochód zmienić. Myślę, że będzie miał taki trochę szok, przesiadając się na Scirocco ze swojego Audi. Jak myślicie? To może C63 AMG. To był AMG klasa A. Nie, właśnie tu nie chodzi o klasę A. To nie był A. AMG. Audi to kupa, no wiecie co. Masa wrogiem przyspieszenia, wiadomo. No dokładnie. Masa wrogiem przyspieszenia. Tu możemy zrobić sobie AWD. Czy chcemy? Chcemy. Co sam z napędem naprzód, oszalałeś? Kto będzie z napędem naprzód jeździł? Zrobimy go pod wyścigi.
A może drifty? Nie, drifty nie, za krótki jest. Dajmy, zróbmy z niego koksa, kurde, trzeba, tylko zrobimy na seryjnym silniku. To jest zresztą Scirocco R, to nie jest jakieś tam, bardzo ładne felgi zostawimy sobie takie jakie są. Można zwiększyć cal, ale to jest za małe auto dla takich dużych felg. BMW niech kupi. Dobra, cyk. Także Scirocco to jest fajny wybór, ale także Golf R jest bardzo ciekawy. I też mi się osobiście podobają te... Podoba mi się Scirocco bardzo, nawet bardziej od Golfa, no bo jest takie ciekawe, no. Widziałem je w rzeczywistości, jest to naprawdę malutki samochód. W środku zwłaszcza zwróciła moją uwagę kierownica, która jest cip, taka malutka. I no, samochód bardzo ciekawy. Na rynku takie zwykłe wersje 1.4 TFSI one bodajże się nazywają, te dieslowskie chociażby. TFSI to jest diesel? Chyba tak, czy nie? W każdym razie one tam nie chodzą jakoś super drogo, po 30-35 tysięcy, nie? Także Grzecho będzie miał teraz rozmowę tutaj na czacie z widzami. Wkopałem go trochę. Możecie go wypytać odnośnie szczegółów, co on o tym myśli i tak dalej. W każdym razie samochód, który on posiada, widziałem w rzeczywistości. Jechałem w nim i mogę wam powiedzieć, jest mega zadbany, bardzo ładny i zajebisty. Zajebisty. Udało nam się zejść troszeczkę z wagi, nawet sporo, zobaczcie. 1100... Czekajcie, czy ja na pewno wszystko zrobiłem? Wydaje mi się, że tak. Moim zdaniem z przodu to taki Golf. Oj, właśnie nie. Golf jest troszeczkę wyższy z przodu i wydaje mi się, że ma krótszą maskę. Dobra, więc to sobie zrobiliśmy. Szybki tuning. Czy coś tutaj? No tam nie będzie jakiś super szybki, ale jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Kurde, nie chcę do niego tego spoilerowania brzydkiego ładować. Jest takie brzydkie. Zróbmy, żeby był obniżony fajnie. I w kolorze białym go zostawimy. Niech będzie tak po polsku. No i dobra. Będziesz miał Grzecho nawet na cztery koła. Hehe. Dobra. I Grzecho, posłuchaj teraz jak to brzmi. Ja ci mówiłem, że fajnie brzmią te... te silniczki, no. Co ty chcesz? Paczek fajnie pierdzi. Trochę żeśmy zmapowali silnik, ale jest dobrze. No właśnie, żeby w rzeczywistości miał napęd na cztery koła, to by było fajnie. Albo chociaż na tył, nie? To by można było się pobawić. A tak to z tym napędem na przód to... Ale auto fajne, fajne jest naprawdę. Pokazujemy środek Grzechowi, proszę bardzo. Możesz się poczuć, jak już byś w nim siedział, jak już byś w nim jechał. Co ty chcesz od tego Scirocco? Świetnie brzmi. No tamten mi psuje tym Fordem GT40 dźwięk tego silnika, no. Nie słychać go. Patrzcie, jaka malutka kierownica. To trochę nawet w grze jest wyczuwalne, że jest mała. Panie, normalnie Volkswagen-ratti. Tak. Taka kierownica cip. No i teraz to możemy się ścigać. Patrz, jaka fura. Thank you.
Fajnie brzmi. Ja nie wiem, co ty, Grzechu, chcesz. Na moje gabaryty to Scirocco, albo TT to klaustrofobia. No, ale Grzecho się akurat zmieści, on szczuplutki jest, także wiesz. Ja muszę do ciebie, Pączek, jeszcze zajechać, żeby zobaczyć twoją Audisę. Też jestem ciekawy, co tam masz. Ale to w swoim czasie. Dobra, i co możemy z tym robić? No, jakieś wyścigi na pewno pojedziemy, bo tutaj ciekawą wam historię opowiedziałem o Scirocco. No niby taki zwykły samochód, a widzicie, no jakaś tam historia się kryje z naszych live'ów, prawda? Jedźmy sobie teraz na jakiś wyścig. Co my tutaj mamy jeszcze niezrobionego? Chyba nic. Tutaj mamy offroadowy jakiś. Goliata. Dawaj tego Goliata pociśniemy. Zobaczymy, czy ktoś będzie chciał ze mną jechać. Forzaton Life jest, ale tam pewnie offroadowe jakieś rzeczy trzeba robić. Ja Goliata pojadę. Myślę, że fajnie będzie. Jedziemy. Patrzcie na to. Paszli. Zobacz, Grzecho, jak tu się pięknie budzik kręci. Nie ma lipy. No zakręcie trochę, żebym skopał. I ciśniemy, kurde. Wow, poszedł. Ej, ten nawet na 4 daje czadu. W tym Scirocco. Jakbyśmy mieli tylko na przód. Oj. Cały czas bym prosto jechał na tych zakrętach. Nie ogarnąłbym w ogóle. O. TFSI benzyna. TDI. Zadymiacze Krakowa. Właśnie nie wiem, jak to jest z tymi oznaczeniami w tych nowych silnikach. Jak tam aparat? A dziękuję, jakoś się trzyma jeszcze. Także bardzo ciekawe auto, ten Scirocco. Sam bym chciał mieć takie autko, tylko ono jest dla mnie trochę niepraktyczne, bo rzeczywiście, no ja lubię na przykład dużo rowerem jeździć, a często gdzieś tam go sobie zabieram i lubię go składać do samochodu i gdzieś później wyciągnąć. A poza tym też czasami przewożę duże rzeczy gdzieś tam ze sobą, więc no. No muszę mieć trochę większy samochód i takie Scirocco, no to dużo rzeczy nie pomieści. Aja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 j
Ciężko wyhamować. Ja tutaj nie mogę całkowicie jakby hamulca wcisnąć, bo mam ten ABS wyłączony i mi się od razu koła blokują, zwłaszcza na śliskim. Dlatego tylko tak troszeczkę tego hamulca tutaj. I też w każdym samochodzie jest inny próg tego tego hamowania, kiedy się blokuje koło. Ale jest spoko. Nie no, jak mamy napęd na 4 koła, to tutaj nieważne, czy jest śnieg, czy deszcz, da się fajnie jeździć. Tutaj ten Goliat jeździłem w Reventonie, 50 okrążeń, to mi się
Reventonem świetnie jeździło, naprawdę na tak długi czas, że wytrzymałem, to było naprawdę spoko. Kup sobie jakąś hybrydę. Ale ja wiem, czy hybrydy... No hybrydy też nie są jakimś tam dobrym rozwiązaniem dla mnie. Bo ja na przykład też jeżdżę często jakieś tam dalsze dystanse, czyli w grę wchodzą autostrady. A hybryda pali tyle samo na autostradzie, co zwykły benzynowy samochód, no bo tamte silniki elektryczne już nie wspomagają w żaden sposób samochodu. Samochód wspomagają jedynie przy ruszaniu, czyli bardziej takie samochody są ekonomiczne w mieście, przy ruszaniu spod świateł, gdzie średnia prędkość w mieście to nie wiem, 50 km, no nie, 50 nawet nie, 40, 30, zależy też w jakim mieście i w jakiej godzinach, nie? Wow, zmieściłem się nieźle. Zrób Teslę Model S na drift. Tutaj nie ma niestety Tesli w tej części Horizon. Oh shit, zmieściłem się. Patrzcie, trzy paki ciśnie. Co ty, Grzecho, chcesz od tego Sirocco? Dobry jest. Bo Grzecho się boi, że będzie za wolny. Zobacz jak ciśnie. 300 na godzinę to z palcem wiesz gdzie. Kurde, z tym samochodem jest bardzo fajnie prowadzić streamy, bo jednocześnie mogę prowadzić auto i czytać czata. No nie osiągamy tu jakichś karkołomnych prędkości, ale no... Fajnie się nim jedzie. Zmieścił się pięknie. Zwykłe wersje nie mają przecież X-Drive. Ale co? Sirocco? Mają na pewno 4 koła zwykłe wersje? Chyba nie. Jak to jest? No właśnie, żadne Sirocco nie ma na pewno na 4 koła. No kto tutaj pisze takie rzeczy? Chyba, że mu chodziło o X-Drive, to jest chyba w tych. W BMW. Tak coś kojarzę. Bo w każdej marce to się inaczej nazywa. W Mercedesach to jest chyba 4Motion, w BMW jest to X-Drive chyba, a w Audi to jest Quattro. Jeszcze tam jest parę innych takich marek. Patrzcie jak te cienie w kokpicie zajebiście wyglądają. Ja pierniczę, ta Forza za każdym razem jak w nią gram, to mi rozwala pod względem tej grafiki. A już tyle w nią cisnę. Formatic, a Formatic to jest w tym, w Mercedesie. Ja mówię o BMW, no to chyba, że BMW, bo w Sirocco nie mamy tutaj niestety. Ja wiem, chyba nie było gdzie wsadzić tego wału napędowego. Albo jakby się tam postarali, to może by wsadzili gdzieś. Ale taniej było zaprojektować samochód z napędem naprzód, tylko i wyłącznie. Kurde, leci to Sirocco. Widzisz, Grzecho, a ty się martwisz. Nie no, ile tu mamy? 500 koni teraz? W tym samochodzie? Przecież to zaraz wybuchnie chyba. Gdybyśmy te lotki zainstalowali, co były tam możliwe, to już byśmy latali tutaj.
Kiedy streamki z gry z wizami w Forza Horizon 4? No przecież ja gram z wizami teraz. W sumie mogę zaadaptować napęd z Golfa R do tego Siloka. Oh shit. A właśnie, jak w Volkswagenie nazywa się napęd na 4 koła? Volkswagen Quattro? Nie no, chyba nie. Jak to się tam nazywa? Kocham to autko. Fajne jest, no, mi się też podoba. ForMotion, tak? No właśnie, bo w tym, w Mercedesie jest 4Matic, a w Volkswagenie jest 4Motion. Oj, oj, oj! No Grzechu, musisz uważać na zaklętach z tym samochodem. Okej, okay, idziemy tutaj. Blue Motion. Bo 4x4. Volkswagenie jest Blue Motion, ale to jest co innego chyba. Co wy tu piszecie? No i dobra, dojechaliśmy Goliata. Yeah! I tyłem! Pięknie! Fajnie wjechał. Kurwa, Piotr. V6 w Passacie to za dużo. W Passacie tylko 1.9. Padł mi się rozładował podczas tego wyścigu. O, Dawider na drugiej pozycji. To się rzadko zdarza. Ile tu hajsu na tym Goliacie. Masakra. No i tak wygląda Stiloko. Bardzo fajne autko. Pobawiliśmy się nim trochę, nie?